Potrzebowałem stabilizatora do kamery, który nie kosztowałby 200 zł, a spełniał moje oczekiwania. Postanowiłem zbudować go z klocków Lego, więc jeśli miałeś zarąbiste dzieciństwo, nie wyniesie cię on nic. Budowa jego jest dość prosta. Składa się on z rączki wraz z amortyzatorem wstrząsów. I ramy, która będzie utrzymywać kamerę w pionie. Najważniejszym elementem jest wyważenie całego zestawu. Jeśli kamera będzie zbyt szybko prostować się, film wyjdzie nieostry oraz ze smugami. Ramę należy wyważyć tak, by kamera powoli wracała do pionu. Dzięki zastosowaniu wału kardana, rączka i rama pracują niezależnie. Film ten przedstawia działanie stabilizatora. Niestety aparat w M2 nie zadowala. A teraz kilka wskazówek. Lepszej jakości obraz uzyskasz idąc do tyłu. Zawsze do filmowania zakładaj miękkie buty pochłaniające wstrząsy. Lekkie stabilizatory nie sprawdzają się przy wietrznej pogodzie.